Andrzej Stankiewicz ze swoimi gośćmi czekają już w studiu. Minęła właśnie 9. 25 dni, odkąd pierwsze rosyjskie bomby spadły na Ukrainę. Dziś w nocy znowu w całym kraju słychać było alarmy przeciwlotnicze. Mimo to wojska rosyjskie nie posunęły się dalej. Według ukraińskiego Ministerstwa Obrony są wręcz odpychane od Kijowa. O szczegółach dziennikarz Radia Z Miłosz Gocłowski. Wojna, która miała być błyskawiczna, trwa już ponad 3 tygodnie i wciąż, jeśli chodzi o główne cele, czyli duże miasta, Rosjanie opanowali jedynie Cherson. Najtrudniejsza sytuacja w Mariupolu, tam od wielu dni Rosjanie atakują cele wyłącznie cywilne. Ostrzeliwane są osiedla mieszkaniowe, schrony czy szpitale. Ofiar artyleryjskich ostrzałów jest już tak dużo, że zmarli nie są chowani. W ostatnich dniach rosyjskie wojska zaczęły ostrzeliwać także zachód Ukrainy. Bomby spadły nie tylko na Łuck czy Iwano-Frankiwsk, ale także bezpieczny do tej pory Lwów, jednak także i w powietrzu Ukraina stawia opór i obrona przeciwlotnicza wciąż działa. Lada dzień mają tam trafić dostawy broni z USA. Do tej pory zginęło już ponad 14 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Ponad 500 to jeńcy wojenni. Ukraińskie wojsko zniszczyło także kilkadziesiąt samolotów i blisko 1500 czołgów i pojazdów opancerzonych. Trwa blokada rosyjskich tirów na przejściu granicznym Kukuryki-Koroszczyn. To w ramach protestu przeciwko ciężarówkom, które wciąż wożą towary z zachodniej Europy do Rosji. Niektórzy na przykład wieźli martini, żeby Rosjanom było co pić i mieli rozładować to martini w Moskwie, a inni na przykład wieźli stal i wieźli opatrunki medyczne. Twierdzą, że dla dzieci, ale kto wie, czy dla dzieci, czy dla żołnierzy, kto to sprawdzi? Mówi jedna z organizatorek protestu Natalia Panczenko i dodaje, że teraz jest najwyższa pora, by zatrzymać całkowicie handel z Rosją, bo dostarczając tam towary, świat pośrednio finansuje wojnę. Wspieranie Ukrainy jest teraz najpilniejszym zadaniem dla Stanów Zjednoczonych i NATO. Tak w Warszawie powiedzieli przedstawiciele delegacji amerykańskiego kongresu. Jesteśmy tu, by zapewnić o wsparciu dla mieszkańców Ukrainy i podziękować ludziom w Polsce za niezwykłą hojność, jaką okazują uchodźcom. Stwierdzili delegaci i zwrócili się też do Władimira Putina. Zjednoczył pan NATO, zjednoczył pan Unię i Kongres Stanów Zjednoczonych. Zdecydowanie jesteśmy przeciw panu. Jest pan zbrodniarzem wojennym. Wyprzemy pańskie wojska z Ukrainy. To nielegalna inwazja i powinien pan wiedzieć, świat zachodni jest zjednoczony przeciw pańskim działaniom, twierdzą Amerykanie. A już teraz komentarze z Polski. Czas na 7 dzień tygodnia. Andrzej Stankiewicz i jego goście. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest 7 dzień tygodnia w Radio Z. Oglądaj na radioz.pl i onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz. Państwa bardzo serdecznie, to jest 7 dzień tygodnia w Radio Z. Najważniejsze rozmowy niedzielnego poranka. Moimi państwa gośćmi dzisiaj są pan Robert Biedroń z Lewicy. Dzień dobry. Pan Piotr Zgorzelski z PSL. Dzień dobry. Pani Paulina Henik-Kloska, Polska 2050, Szymona Hołowni. Dzień dobry. Pan Krzysztof Bosak z Konfederacji. Dzień dobry. I pani Joanna Kluzik-Rostowska z Platformy Obywatelskiej. Witam państwa bardzo serdecznie. Drodzy państwo, na samym początku audycji połączymy się z korespondentem Onetu Marcinem Wyrwałem, który w tej chwili jest na Ukrainie, jest w Kijowie, czy właściwie jest w drodze. Dzień dobry, witam serdecznie, Marcinie. Witaj Andrzeju, witam państwa. Tak, jestem w drodze z Kijowa do Charkowa. Do Charkowa, czyli do miasta, które jest ostrzeliwane w tej chwili przez Rosjan bardzo intensywnie. Powiedz mi, Marcinie, w ogóle jak przebiegała noc w Kijowie? Bo mamy takie informacje, że raczej to oblężenie w kierunku Kijowa się zatrzymało i że to była dość spokojna noc. Tak, zgadza się. To była dosyć spokojna noc. Teraz, o pierwszej były alarmy bombowe, ale no przynajmniej w tym rejonie, czyli blisko centrum, gdzie ja jestem, nic z nich w ogóle nie wynika tutaj. Rano było słychać w tradycyjnym już tutaj kierunku, czyli północno-zachodnim, od Hostomela, od Irpinia, od Buczy, jakieś wybuchy, no ale to już jest w zasadzie tutaj standard. Tam trwa taka artyleryjska wojna pozycyjna. Ale twoim zdaniem, jak obserwujesz to od kilku tygodni, czy od 3 tygodni już w samym Kijowie działania, czy pod Kijowem działania zbrojne, to jest jakiś marazm oddziałów rosyjskich w zbliżaniu się do miasta?
Tak, tak, Rosjanie się zdecydowanie zatrzymali jeszcze jakieś 10 dni temu, jak byłem pierwszy raz w Irpiniu, to tam było naprawdę gorąco. Tam się paliły budynki, tam po prostu eksplodowały bomby. Zresztą podczas jednej z relacji musieliśmy się dosyć szybko tam ewakuować. Potem byłem znowu i widać było już te efekty tych ostrzałów. Tam no po prostu leżeli nieżywi ludzie na ulicach, których trudno było z tych ulic no po prostu przetransportować w inne miejsca, bo te ulice, niektóre z nich były pod ostrzałem artyleryjskim. Natomiast i tam cały czas huczy, ale ten front w ogóle się nie przesuwa. On się zatrzymał mniej więcej, bo no, to są jakieś delikatne ruchy, mniej więcej pomiędzy Irpiniem i Buczą. Ja przypomnę, Irpin przylega do Kijowa od strony zachodniej, a z kolei Bucza też od strony zachodniej przylega do Irpinia i tam w zasadzie od wielu dni no, nic się nie rusza. Marcin, ostatnie pytanie. Obserwowałeś z bliska wizytę Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz premierów Czech i Słowenii w Kijowie. Jak ty po tych kilku dniach oceniasz praktyczne skutki tej wizyty? Będziemy o tej wizycie mówić w programie, więc chciałbym poznać twoje zdanie, bo byłeś na tych konferencjach z Jarosławem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim. Tak, ja mogę tylko tak naprawdę mówić o tym, jak to wyglądało od strony ukraińskiej. Ja tutaj bardzo mocno jestem zanurzony w to, co się dzieje tu w Ukrainie, więc no, skutków takich doraźnych to chyba na razie nie widać. Natomiast no, muszę przyznać, że dla Ukraińców sam gest, że ci ludzie przyjechali i jechali przez tereny objęte wojną, narazili się na niebezpieczeństwo. Ukraińcy absolutnie to doceniają i w prasie, i politycy. No i też podczas tego spotkania i Wołodymyr Zełenski i premier Ukrainy Denis Szmyhal wyraźnie o tym mówili. Drodzy Państwo, Marcin Wywrał, dziękuję serdecznie. W drodze do Charkowa, który jest pod ciągłym ostrzałem rosyjskim, więc trzymajmy mocno kciuki za Marcina. A drugich moich gości w studiu chcę zapytać o tę właśnie wizytę. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, premier Czech Peter Fiala i premier Słowenii Janez Jansza pojechali z misją do Kijowa. Pani Joanna Kluzik-Rostkowska, czy z punktu widzenia opozycji to była dobra wizyta? Znaczy, powiem tak, problem z PiS-em jest zawsze ten sam, czyli nawet jeżeli coś dobrego wymyślą, to i tak to muszą utopić w jakimś absolutnie propagandowym sosie. Ja tak naprawdę nie rozumiem, dlaczego nie można było po prostu pojechać, powiedzieć: jesteśmy z wami, będziemy waszym głosem w instytucjach, których jesteśmy członkiem, czyli Unii Europejskiej. Ale chyba NATO. Tak powiedział prezes Kaczyński, tak, nie? Ale no okej. Okay. I to byłoby dobre. I będziemy starać się pracować tak, żeby jak najbardziej wam pomóc. Tylko w tym wszystkim nagle się okazało, że oni są przedstawicielami Unii Europejskiej, NATO. Znaczy nałożyli na to jakąś taką propagandową kalkę. Ta propozycja Jarosława Kaczyńskiego samodzielna, bardzo ryzykowna. Natychmiast był odzew ze strony NATO z takim tak naprawdę nakazem, żeby wszystkie tego typu pomysły do godziny 11:30 do nich przekazywać. Znaczy, to sam w sensie symbolicznym taka wizyta jak najbardziej okej. Okay. Natomiast ja naprawdę nie rozumiem, po co ta cała otoczka, która ten dobry gest w moim odczuciu tak naprawdę zaburzyła. Pan Krzysztof Bosak, Konfederacja, bardzo proszę. Znaczy, oczywiście ta wizyta nie mogła mieć jakichś bezpośrednich skutków i natychmiastowych, natomiast siła gestu moim zdaniem skierowana jest w dużej mierze do świata zachodniego. To znaczy, to jest taki sygnał wychodzący od krajów naszego regionu, że nie będzie zgody na business as usual i przymykanie oczu na to, co się dzieje na Ukrainie i że nie damy się zastraszyć. Wydaje mi się, że wielu polityków Europy Zachodniej jest po prostu zastraszonych. Wystarczy, że Putin wspomni zaledwie o tym, że może użyć
użyć, czy zasugeruje, że może użyć broni jądrowej, żeby wszyscy składali na wyścigi deklaracje, że absolutnie żadnego zaangażowania w ten konflikt nie będzie. Nawet ta nerwowość, która zapanowała po wspomnieniu o misji pokojowej, przecież bez żadnych warunków brzegowych, tak? Może być najpierw negocjacje pokojowe, a później jakaś misja pokojowa, nie musi być misja natowska, może być koalicji chętnych, tak jak to było w wielu innych przypadkach. I wydaje mi się, że znaczy, jakby jestem ostatnim, który by tutaj spieszył, żeby Polska jakkolwiek wychodziła przed szereg. Natomiast moim zdaniem no po prostu pewne deklaracje, które mobilizują świat zachodni do jakichś skutecznych działań są niezbędne. Ale to posłuchajmy. Ja panu jeszcze zaraz oddam głos, dopytam pana. Posłuchajmy Jarosława Kaczyńskiego. Marcin wyrwał na tej konferencji, więc posłuchajmy, jak Jarosław Kaczyński tłumaczył tę ofertę, z którą przyjechał do Ukraińców. Potrzebna jest misja pokojowa, tak pokojowa, humanitarna, tak humanitarna, ale jedno NATO i być może jeszcze innych organizacji, ale misja osłonięta zbrojnie i odbywająca się na terytorium Ukrainy. Ukraina jest państwem suwerennym. Jeżeli zgodzi się na taką misję, to zupełnie wystarczy. To w świetle prawa międzynarodowego będzie całkowicie dopuszczalne i w żadnym wypadku nie będzie żadnym casus belli. Casus belli, czyli pretekst do ataku, czyli potencjalnego ataku, potencjalnej odpowiedzi ze strony Rosji. Ale to ja pana jako jednego z liderów Konfederacji chcę zapytać, czy wy poparlibyście udział Polski w tego typu operacji pokojowej, stabilizacyjnej, w koalicji państw chętnych do wejścia na teren Ukrainy? Znaczy stanowisko państwa polskiego i nasze również jest w tej chwili takie, że powinniśmy prowadzić działania tylko uzgodnione wspólnie. Okej, okay, ale trochę pan w poprzedniej wypowiedzi zasugerował poparcie, tak? Po zawarciu pokoju, jeżeli to będzie miało sens, to można to rozważać. Natomiast w tej chwili oczywiście byłoby to włączenie się do wojny, gdyby tam weszły jakiekolwiek wojska inne niż ukraińskie. Czyli najpierw Rosja musiałaby się zgodzić na udział tego typu wojsk, po prostu? Nie, wpierw musi się skończyć wojna, żeby była misja pokojowa. Kiedy trwa wojna, to nie ma co się oszukiwać, że misja że wprowadzenie wojsk jest misją pokojową, można to oczywiście tak nazwać, natomiast byłoby to włączenie się do wojny. Ale dobrze. I to Federacja nie popiera włączenia Polski do tej wojny, natomiast... Odłożymy ten element, bo rozumiem, że pan jednak nie popiera włączenia się Polski do wojny, no to zostaje ta warstwa symboliczna dla pana tej wizyty. Tak, ja odbieram to jako próbę po prostu przesuwania dyskursu. To znaczy politycy zachodni działają w ten sposób, szczególnie niestety prezydent Biden, osłabiając siłę negocjacyjną całego świata zachodniego, iż zapowiadają nieustannie, czego nie zrobią. Putin działa w sposób przeciwny. Po pierwsze mówi, że zrobi znacznie więcej niż robi, po drugie robi. I w ten sposób... Pan marszałek Piotr Zgorzelski, bo... W ostatnich kilku tygodni strategia odstraszania świata zachodniego niestety przestała działać. Tylko, że z tego, co pan powiedział, że wynika, że krytykuje pan Bidena za to, że on mówi, że nie wejdzie do Rosji, a z drugiej strony pan sam mówi, że Konfederacja nie poparłaby tego. Dokładnie tak, panie redaktorze, bo Stany Zjednoczone są największym na świecie mocarstwem militarnym, a my jesteśmy państwem, które broniłoby się niestety prawdopodobnie krócej. Stany Zjednoczone, odpowiadając panu posłowi Bosakowi, ustami swojego prezydenta realizują zapowiedzi z kampanii wyborczej, że Ameryka nie będzie angażowała się w tego typu konflikty. Ale panie marszałku, dodajmy, że Ameryka angażuje się sprzedając broń, też broń coraz bardziej śmiercionośną. Ja mówię w wymiarze wojskowym, tak? Ale odpowiadając na pytanie pana redaktora, moim zdaniem tutaj w tym całym przedsięwzięciu, całej tej wyprawie są co najmniej trzy warstwy. Pierwsza już omówiona, symboliczna i okej. Okay. Tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że ta warstwa i ten symbolika tego gestu była ważna i dobrze, że się ona odbyła. I to jest w porządku. Druga warstwa to jest dla mnie warstwa bezpieczeństwa, bo pojechali tam dwaj ludzie odpowiadający za bezpieczeństwo państwa polskiego, czyli premier i wicepremier. Ale co pan sugeruje, że oni byli zagrożeni? Ja sugeruję to, że tego typu, bo zawsze trzeba sobie zadać pytanie, czy tego typu propozycja, ja nie mówię o wizycie, tylko propozycja, ona zwiększyła poczucie bezpieczeństwa Polski i Polaków, czy zmniejszyła? A pana zdaniem? A moim zdaniem tu jest bardzo ryzykownie postawiona teza, ponieważ dzisiaj, jeżeli Ławrow, bo to jest ważne, jeżeli Ławrow natychmiast do tej propozycji dokleja bardzo
bardzo złą tezę pan, że wyjaśnię tym, że słuchaczom. O tym, że Polacy pojechali tam po to do Kijowa, żeby przyłączyć zachodnią Ukrainę i Lwów. I są pokrótce, panie marszałku, jedno zdanie. To pokazuje, panie redaktorze. Jeśli pan pozwoli, tak. Ławrow rzeczywiście powiedział, że jeżeli by weszły jakieś siły pokojowe, to w dużej mierze polskie pewnie zajęłyby zachodnią Ukrainę łącznie z Lwowem i tam by sobie na długo zostały. I w tym kontekście moje pytanie... Ale wie pan, a Ławrow nie jest dla nas autorytetem. Tym, no, kłamał, panie redaktorze, prawdę, w tym kontekście moje pytanie dotyczyło, czy zostało to w zakresie bezpieczeństwa dobrze przemyślane. I trzecia warstwa... Jedno, żebym ja dobrze zrozumiał. Czyli pana zdaniem ta oferta Jarosława Kaczyńskiego, jakieś siły stabilizacyjne, jakieś siły natowskie, a może koalicja chętnych wchodzi na Ukrainę, to pana zdaniem naraża polskie bezpieczeństwo. Dobrze ja to naraża rozumiem? Naraża dlatego, że jeżeli znamy dobrze doktrynę działania NATO, to wiemy, że po pierwsze nie wpisuje się tego typu aktywność w doktrynę działania NATO. Po drugie musi być zgoda wszystkich członków NATO. Dobrze, na taką... a to ja pana zapytam... Jeszcze trzecia rzecz, panie redaktorze, która także wynika z zapisów tak zwanej konstytucji NATO, że żeby taka misja miała szansę powodzenia, to musi być zgoda i agresora, i ofiary. Więc jest to po prostu niewykonalne. Więc tak jak powiedziałem, w wymiarze symbolicznym okej, w wymiarze bezpieczeństwa ryzykowne, ale jest jeszcze trzecia warstwa, najmniej istotna, bo ona moim zdaniem jest warstwą dedykowaną dla środowiska wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo skład tej delegacji mógł być przecież zgoła inny. Mógł pojechać z panem premierem Kaczyńskim, nie wiem, minister obrony narodowej, jeszcze można sobie może wyobrazić w PSL-u kogoś innego. By pojechał? Kogoś innego. Czemu pan ironizuje? Nie, pytam, pojechać, bo może... Gdy będzie taka możliwość, to z pewnością pojedzie, bo był już na granicy i pomagał. Natomiast to jest moim zdaniem także komunikat, że bardzo mocno w obliczu tego konfliktu zewnętrznego wzrosła pozycja premiera Morawieckiego. Nie, nie wchodźmy na razie w komisję polityczną premiera. Proszę się nie gniewać, ale wydaje mi się, że ważniejsze rzeczy się dzieją do pana... Powiedziałem to na końcu, jako trzecią warstwę najmniej istotną. Do pana Roberta Biedronia pytanie, bo mamy bardzo szybko, o czym wspomniała pani Anna Klusik-Rostkowska, ale bardzo, bardzo szybko dementi ze strony NATO i poszczególnych krajów członkowskich, takie jak Stany Zjednoczone, Departament Stanu, ustami swojego rzecznika, wysłanie żołnierzy USA na Ukrainę mogłoby tylko przedłużyć i rozszerzyć wojnę, podczas gdy naszym celem jest jak najszybsze zakończenie. Sekretarz Generalny NATO, wspieramy każdy proces pokojowy, ale nie planujemy wysłania natowskich żołnierzy do Ukrainy. No tak, bo NATO nie ma do tego mandatu, a PiS jak zwykle nie umie w politykę międzynarodową i zachowuje się jak w swoim składzie porcelany. Może chodziło o taki rodzaj presji, o której pan poseł Bosak tylko wspomniał. Tylko taką presję robi się z naszymi sojusznikami z Unii Europejskiej, ponad podziałami, a nie uczestniczy się w projekcie wyborczym, tylko w projekcie, który ma przynieść stabilizację i pokój w Ukrainie. A to jest projekt wyborczy. Proszę zauważyć, kto go zainicjował, jeśli chodzi o ten wyjazd. Premier Słowenii, który ma niedługo wybory. Dokładnie. Za chwilę są tam wybory. Przecież tego typu projekty, on jest piękny, on jest romantyczny, tam trzeba jeździć i tak dalej, i tak dalej. I uważam, że gdyby zorganizowano to w ramach jakiejś koalicji, która miałaby jakąś siłę, wagę polityczną, a przecież PiS budował takie scenariusze, na przykład Międzymorza. Gdyby PiS pojechał tam na przykład z przedstawicielami krajów nadbałtyckich. No nie było ich. Przypominam, że to jest ta różnica między 2008 rokiem, kiedy Lech Kaczyński pojechał do Tbilisi i wtedy miał ze sobą prezydentów i premierów krajów bałtyckich. Teraz nie było prezydentów i premierów krajów bałtyckich z Jarosławem Kaczyńskim. Ale co ważne też, z Jarosławem Kaczyńskim nie było jego najbliższych przyjaciół, z którymi przecież do niedawna siadał do stołu. Marine Le Pen, Salviniego, Orbana. Przecież oni wokół tego budowali koalicję. Dzisiaj ich z Kaczyńskim nie było. Ale Kaczyński proszę też przyznać, że Salvini zmienił swoją politykę pod wpływem działań Putina. Dzięki między innymi prezydentowi Przemyśla, który w sposób dość mocny... ośmieszył. No dobrze, ale panie Boże, to jeżeli nie to, jeżeli nie takie misje jak misja Kaczyńskiego-Morawieckiego, to co? Co jest receptą? Takie misje są ważne, tylko że Kaczyński jest osamotniony na arenie międzynarodowej. On gra z graczami, którzy nie mają żadnej kategorii wagowej. Gdyby Kaczyński przez lata budował swoją siłę w Unii Europejskiej, w NATO, gdyby współpracował z naszymi najbliższymi sojusznikami, to dzisiaj pojechałby tam z Macronem, pojechałby z Scholzem, pojechałby z innymi liderami tego świata. Proszę się
panie pośle, byłem w 2008 roku w Gruzji z delegacją, którego Lech Kaczyński z tymi prezydentami, premierami. Powiem panu, że prezydent Sarkozy przyjechał tam oddzielnym samolotem i krążył między Tbilisi a Moskwą, dogadując się z Putinem. Tylko... Nie wiem, czy były szanse, żeby Francuzi do tego dołączyli. Raczej wątpię. Tylko dzisiaj nikt nie chce dołączyć do Kaczyńskiego, bo Kaczyński jest kojarzony w Unii Europejskiej jako... Ale w 2008 roku Lech Kaczyński nie był tak kojarzony. Orbana i Salviniego. Pani Paulina Henik-Kloska, Polska 2050, bardzo proszę. Tak, no niewątpliwie ten wyjazd dyplomatycznie był bardzo dobrym gestem, który pokazuje, że państwo ukraińskie działa, które podnosi morale walczących na froncie i pod tym kątem należy ten ruch jak najbardziej pozytywnie ocenić, nawet można powiedzieć, że nieco spóźniony. Więcej takich wyjazdów tam potrzeba. Natomiast to, co faktycznie się tam wydarzyło, propozycja, która padła, zaangażowania NATO, no musimy wziąć pod uwagę i zresztą takie były komentarze ogólnie na świecie, że po pierwsze NATO jest strukturą stricte wojskową i wejście NATO na Ukrainę byłoby eskalacją konfliktu. I dzisiaj ja przypomnę Prawu i Sprawiedliwości, ja tylko jeszcze dodam, że Kaczyński Jarosława... wspomniał, powiedział NATO lub szerszy układ międzynarodowy. No, czyli to dopuszcza też jakiś... ONZ, ale nie, nie. No, ale przede wszystkim... Niepokojowe nie, autoryzuje Rada Bezpieczeństwa ONZ. Rosja ma prawo weto. Pani Paulina Henik-Kloska, tak. Więc musimy wziąć pod uwagę, że ten komunikat był skierowany stricte do NATO. A NATO jest strukturą wojskową. I eskalacja konfliktu, bardzo łatwo jest rozszerzyć ten konflikt, dużo trudniej będzie go zakończyć. Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość jako rząd ma obowiązek dbać o interes bezpieczeństwa Polek i Polaków i Europy. A mam wrażenie, że wypowiadał się głównie we własnym interesie, w interesie Prawa i Sprawiedliwości. Drugi problem, jaki mam z tą wizytą, że jest to jednak dzielenie Zachodu i wpisywanie się trochę w narrację Putina. Bo jeśli Jarosław Kaczyński, Kaczyński wzywa innych przywódców NATO w Kijowie, mówiąc, że robią za mało, że brakuje misji humanitarnych, pokojowych, ale to ja gości przypomnę... Ale przy tym stole mówi podobnie, nie tylko... Ale to ja mówię... To dobrze, ja mówię podobnie, ale to jest czas, żeby usiąść przy stole, bo Ukraina może de facto wygrać tę wojnę, mając więcej lepszej broni, a Rosja może przegrać tę wojnę, nie mając pani pieniędzy. Poseł, idzie broń i z to Polski, trzeba... idzie broń tak, z krajów natowskich. Tak, Unii. I to trzeba załatwiać więcej, ale nie, nie wiem, nawołując państwo wiedzą, publicznie. Ale ja się dowiedziałem w mijającym tygodniu zresztą od jednego z członków rządu, że Unia finansuje zakup broni śmiercionośnej. Czyli skończyły się tylko kamizelki, hełmy. Unia finansuje zakup broni śmiercionośnej. Ale ja tego nie kwestionuję, panie redaktorze. W historii tego nie było. Ale ja nie kwestionuję. Ja chcę co innego powiedzieć, jeśli pan redaktor Jasne? Pozwoli. A mianowicie to, że to trzeba załatwiać w gabinetach. Im mniej się o tym mówi publicznie, krzycząc i grzmiąc w Kijowie, tym więcej tak dobrze, naprawdę ale jesteśmy ja w stanie załatwić, bo tak załatwiliśmy między innymi migi. Drodzy państwo, ta wojna jest specyficzna. No, pani poseł Joanna Kluzik-Rostkowska była na wojnie w Czeczenii, ale ta wojna przypomina wojny takie standardowe z lat 90., a jednocześnie ma rozwiniętą warstwę komunikacyjną, internet, telewizję informacyjną i tak dalej. Ukraińcy świetnie sobie z tym radzą. Wizerunek jest w tej sprawie ważny, czy wojna informacyjna. Spójrzmy na zachodnią prasę. Bild o tej wizycie. To znak serca i siły. Europa w najlepszym wydaniu. Wizyta historyczna. NBC News. Nawet gdy miasto znajduje się pod ostrzałem z powietrza, walki trwają na ziemi. Liderzy trzech europejskich krajów jadą do Kryjowa, aby okazać swoje wsparcie. No generalnie ta wizyta została dobrze przyjęta. Ale chcę zapytać państwa jeszcze o coś innego. Ale inaczej była komentowana misja pokojowa NATO. Chcę zapytać państwa o coś innego. A może jest tak, że po prostu na przykładzie tej wizyty i tego, co zaproponował Jarosław Kaczyński, widać po prostu różnicę podejścia między krajami zachodnimi a Polską. Nie tylko polskimi władzami, ale Polską. Może po prostu Kaczyński obawia się, że prędzej czy później i tak dojdzie do starcia NATO z Rosją i że lepiej takie starcie uprzedzić, angażując się w konflikt w Ukrainie, niż czekać na to, co Putin zrobi, kiedy Ukrainę połknie. Pani Joanna Kluzik-Rostkowska. To znaczy jeszcze jedno słowo odniesienia do koalicji chętnych, bo chciałam państwu przypomnieć, że ta pierwsza koalicja chętnych, która została zawiązana w roku 2003, była bardzo trudną koalicją z bardzo poważnymi... Operacji w Iraku. Tak, spowodowała powstanie ISIS, więc tak naprawdę dobrze, też byłabym tutaj pani, bardzo pani poseł, ostrożna to jest trochę w nazywaniu różnych rzeczy. A, nie wchodźmy o to chodzi. Pani poseł, generalnie chodzi
o to, że NATO czasami działa nie jako sojusz cały, tylko poszczególni członkowie robią operacje. Ale chcę zapytać o to, powtórzyć to pytanie. A może Kaczyński ma taką diagnozę, że starcie Rosja-NATO jest nieuniknione i lepiej zaangażować się dzisiaj na Ukrainie, niż czekać na to, co zrobi po zajęciu Ukrainy? Generalnie NATO ma taką generalną zasadę, którą nazywa 360 stopni. Chodzi o to, żeby wszyscy członkowie NATO równoprawnie potrafili zdefiniować te swoje najbliższe zagrożenia. W związku z tym, czy my rozumiemy lepiej to zagrożenie, które płynie z Rosji, niż by państwa, które... Czas pokazuje, że tak. To jest oczywiste, tak? No to jest jakby rzecz jedna. Natomiast rzecz druga jest taka, i mówię to odpowiedzialnie jako członek Komisji Obrony Narodowej. Tyle naszego bezpieczeństwa, ile naszej obecności w Unii Europejskiej, tak się akurat składa, że większość krajów Unii Europejskiej to są również członkowie NATO, i tyle naszego bezpieczeństwa, ile naszej obecności takiego solidnego usadowienia w NATO. W związku z tym my, dokładnie rozumiejąc, oczywiście powinniśmy stosować bardzo dużą presję po to, żeby całe NATO rozumiało to zagrożenie, ale powinniśmy to robić po cichu, w rozmowach kuluarowych. Dokładnie tak. I jakby cały czas pamiętając o tym, że jesteśmy częścią NATO. I jak my wybiegamy za bardzo do przodu, rozumiejąc to zagrożenie, to osiągamy przeciwny do zamierzanego skutek. Tylko pytanie, sytuacja jest taka, panie redaktorze. Pan Krzysztof Bosak, bardzo. Tak, znaczy mi się wydaje, że nam umyka czasami to, że NATO nie jest wyłącznie sojuszem wojskowym, jest sojuszem wojskowo-politycznym. I ma swoją warstwę debaty politycznej, która toczy się także publicznie. Postulat taki, żebyśmy działali tylko po cichu. To jest postulat, żeby Polska publicznie była nieaktywna w ramach sojuszu wojskowo-politycznego, w którym jest obecna, gdzie w tym roku będzie szczyt w Madrycie, zdaje się, gdzie ma być przyjmowany nowy wieloletnia strategia, która ma uwzględniać te wyzwania, które się pojawiły w tej chwili. Nowe zmienne, które zmieniają patrzenie polityków zachodnich, którzy uważali, że Putin jest pragmatyczny i nie posunie się do otwartej, pełnoskalowej wojny, a posunął się. Więc w tej chwili jest otrzeźwienie i w kręgach politycznych i eksperckich. Jest szeroko taka fala komentarzy, że Polacy mieli rację, jednak lepiej, czy Polacy, państwa bałtyckie, generalnie eksperci z Europy Środkowo-Wschodniej, dyplomaci, tamci albo teraz milczą, albo się uderzają w piersi, albo wykręcają kota ogonem. I moim zdaniem to jest czas na naszą ofensywę i dyplomatyczną, i polityczną, tak z rządu, tak z opozycji. Wszyscy powinniśmy być aktywni w ramach swoich kontaktów międzynarodowych, które mamy, po to, żeby naciskać, żeby na szczycie w Madrycie była przyjęta nowa strategia, korzystna po prostu dla naszych państw i uwzględniająca te zagrożenia. Natomiast ta wypowiedź o tej misji pokojowej być może była niepotrzebna, bo po prostu może być odebrana jako nieprofesjonalna. Być może lepsza byłaby na przykład wypowiedź, że to, co się dzieje na Ukrainie, musi być uwzględnione w nowej strategii NATO. Zresztą otwarcie o tym mówią politycy, że duże siły mają być przesunięte na wschodnią flankę, więc to, o co państwo polskie walczyło przez lata, w tej chwili już jest zapowiadane oficjalnie i to jest, powiedziałbym, przy całym nieszczęściu, które dotyka Ukraińców, to jest poniekąd korzystne dla naszego bezpieczeństwa zwrot sytuacji, o ile Putin nie zajmie całej Ukrainy. No a jak zajmie całą Ukrainę? To będzie katastrofalnie, bo będzie mógł wtedy ewentualnie planować wkroczenie do Polski z trzech kierunków, tak dokładnie jak to zrobił w tej chwili na Ukrainę. Tu jeszcze jest kwestia oczywiście zagrożenia bezpośredniego Polski i myślę, że cała aktywność polskiej dyplomacji i polityki międzynarodowej powinna być skierowana w stronę odpowiedzi na pytanie, czy państwa NATO, czy Unia Europejska, czy cała społeczność międzynarodowa jest w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, że Putin, nawet jeżeli już otrząśnie się po wojnie z Ukrainą i będzie chciał zaatakować Rosję, że będzie chciał zaatakować Polskę, że społeczność międzynarodowa, NATO i Unia Europejska da Polsce gwarancję tego, że... Wydaje mi się, że gwarancje prezydenta Stanów Zjednoczonych były powtarzane i sekretarza generalnego NATO w ostatnich tygodniach. Ja chcę panu powiedzieć jedno, na co zwrócił uwagę kolega, że oprócz warstwy militarnej to jest jeszcze warstwa polityczna, a jak powiedziałem we wcześniejszej swojej wypowiedzi, prezydent Biden dzisiaj ma zupełnie... Dobrze, ale panie Marszałku, pan skończę. Jasne, ma zupełnie inną stronę skierowany reflektor na aktywność międzynarodową Stanów Zjednoczonych w rejon Indo-Pacyfiku. Tam następuje przegrupowanie sił. Panie Marszałku, mogę jedno zdanie? Bo rozumiem, rzeczywiście przez lata ostatnie Ameryka skupiała się na potencjalnym konflikcie z Chinami, ale czy Ukraina, czy sytuacja w ataku Rosji na
na Ukrainę nie zmienia trochę perspektyw, bo pan sugeruje, ale jeśli pan pozwoli, pan sugeruje, że nasze sojusze wcale nie są pewne, że Polska nie jest bezpieczna. Polska, ja sugeruję, że jako historyk pamiętam o gwarancjach w 1939 roku. Dobrze, ale ja jako dziennikarz obserwuję to, co się dzieje pod Rzeszowem, tam jest lotnisko Jasionka, które powoli przekształca się w największą bazę NATO na wschodzie Europy. A ja panu mówię jeszcze raz, że płynie jeżeli przez granicę polsko-ukraińską oprócz warstwy, pomoc wojskowa. Warstwy militarne jest warstwa polityczna, a na końcu drogi jeszcze jest trzecia warstwa. Co powie Ameryka? Bo wszystkie te kraje, tak jak powiedziała pani poseł, 360 stopni mogą oblecieć i na końcu będą Stany Zjednoczone, a one nie są dzisiaj zainteresowane w obecności militarnej, drodzy państwo, w Europie, pan marszałek, tylko są zainteresowane w tym, że następuje geografia sojuszy na Bliskim Wschodzie, że dobrze, ale wróćmy, jeśli pan pozwoli. Ale czy ja mogę jedno zdanie spokojnie dokończyć, ale o Polsce że Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska rozmawiają z Chinami i Rosją, a pokazują Stanom Zjednoczonym czerwone światło. Jedno zdanie, dobrze. Drodzy państwo, rzeczywiście jest tak, że Chiny prowadzą specyficzną politykę wobec tego konfliktu. Tutaj pan Robert Biedroń naleje wody panu marszałkowi Zgorzelskiemu. Ja też mnie to zastanowiło i zapytam zaraz pana Roberta Biedronia, czy on wierzy w te gwarancje w takim razie, bo te gwarancje padają. Sekretarz generalny NATO, kiedy powiedział, że nie chcemy się włączać, to była odpowiedź na ofertę Jarosława Kaczyńskiego, nie wyślemy tam żadnych żołnierzy natowskich, zaznaczył, że należy wzmacniać siły na wschodniej flance NATO. Ja mam wrażenie, że to następuje, więc pytanie do pana Roberta Biedronia, czy pan też tak defetystycznie podchodzi do gwarancji politycznych i militarnych, które ma Polska? To nie jest kwestia defetyzmu, to jest kwestia realizmu. Znaczy dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. Naszą racją stanu jest dzisiaj zacieśnianie współpracy zarówno z NATO, o tym mówił kolega i przedstawił swoje wątpliwości, ale także z Unią Europejską. I w ramach Unii Europejskiej dzisiaj ważne jest, żeby Polska odgrywała znaczącą rolę, bo im dalej od Kijowa na zachód, tym niestety ta tragedia tej wojny niestety blednie. I to jest nasze zadanie. My musimy jako Polska być ambasadorem Ukrainy i ambasadorem zacieśniania współpracy w Unii Europejskiej wszędzie, gdzie to jest możliwe. Także jeśli chodzi o nasze działania militarne. Jest Europejski Fundusz Pokoju, z którego już płyną pieniądze na Ukrainę. Miliard euro na zakup broni, na działania związane z obronnością, ale na tym funduszu jest jeszcze 5 miliardów euro do 2027 roku. Polska powinna być rzecznikiem wydawania tych pieniędzy na wsparcie dla Ukrainy. Wiem, że Polska jest rzecznikiem. Druga rzecz jeszcze dużo bardziej znacząca, to jest współpraca w ramach tworzenia czegoś, co będzie zalążkiem, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości europejskiej armii. Jarosław Kaczyński był kiedyś zwolennikiem wspólnej armii, ale Kaczyński w 2006 roku bodajże też mówił o wspólnej armii europejskiej i dzisiaj ale pan namówi, przepraszam bardzo, namówi pan Portugalczyków i Hiszpanów do udziału w siłach zbrojnych, które miałyby coś robić na granicy z Ukrainą czy na Ukrainie? Ale to jest nasze zadanie, pokazywać solidarność. Dzisiaj pomożecie nam na Ukrainie, a jutro pomożemy wam w innych rejonach, gdzie to jest potrzebne. Tej solidarności także ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości brakowało przez lata i dzisiaj ten rząd powinien wyciągnąć wnioski z tego. Dlaczego tak się stało i że to była błędna polityka. Ale to jest, jeżeli to jest w ogóle realne, to jest pieśń przyszłości, że żyjemy tu i teraz, wojna trwa miesiąc i wie pan, trzeba znaleźć jakieś szybkie... Panie redaktorze, ale zalążki tej wspólnej armii już dzisiaj mamy w Unii Europejskiej. Unia Europejska Eurokorpus, do którego Polska przez wiele, przez długi czas nie chciała przystąpić. Wystąpiła, to są trochę boczne wątki, bo w tej chwili Unia nie ma zdolności bojowych zbyt dużych. Pani Paulina Henik-Kloska, bardzo proszę. Mimo różnych trudności wcześniejszych na linii Warszawa-Waszyngton czy Bruksela, na początku, w pierwszych dniach, tygodniach wojny głos Polski był znaczący i był słuchany, zarówno w strukturach Unii Europejskiej, jak i w strukturach NATO. I dzisiaj głównym celem naszej dyplomacji jest doprowadzenie do tego, byśmy dalej byli słuchani, by Zachód słuchał, co mówi Polska jako kraj najbardziej pewnie zaangażowany i zainteresowany tym, by Ukraina tę wojnę wygrała. Z oczywistych
względów. I dzisiaj nie mam pewności, że po takich nawoływaniach prosto z Kijowa o misje pokojowe NATO, niezależnie od tego, czy one są zasadne, czy nie, jest dobrym kierunkiem, który wzmocni nasz głos w ramach struktury NATO-skiej. Czyli pani, ale chwileczkę, żebym dobrze zrozumiał, pani się podoba ten pomysł, tak, który zgłosił Kaczyński? Nie, no ja mówię właśnie, że mam wrażenie, że on osłabia. Że przykład migów polskich, tak? Dlaczego nie doszło do tej wymiany i do sfinalizowania tego pomysłu? Samolotów. No właśnie dlatego, że dyplomacja wyszła na Twittery, a nie działa się w gabinetach. Pani poseł, to ja dodam jedno zdanie, że to nie polskie władze ujawniły ten pomysł przekazania migów. Ale zaczęliśmy to publicznie komentować. Źle się stało, że to w ogóle przez wszystkie ze stron. Wall Street Journal twierdzi, że to prezydent Biden osobiście zablokował to przekazanie. Nie, dzisiaj... Nie obwiniajmy o wszystko siebie. A ja nie powiedziałam, że my jesteśmy winni, ja powiedziałam, że winna jest to, że cały temat wyszedł na Twittera i został publicznie komentowany. Generalnie nie jest to dobry kierunek rozwiązywania konkretnych spraw, przesyłania wojska na Ukrainę, przesyłania sprzętu wojskowego na Ukrainę i tak dalej. I jeśli dziś widziałabym naprawdę ogromne pokłady, to jednak to działania gabinetowego, kuluarowego, a oczywiście, tak jak powiedziałam, ja nie kwestionuję samego wyjazdu. Wyjazd dobry, wyjazd potrzebny, tego typu wyjazdy powinny mieć miejsce, bo to też pokazuje Putinowi, że Ukraina ma ogromne wsparcie Zachodu. Natomiast czy nam sojusznicy pomogą, czy nie, to też zależy od naszej dyplomacji. Jeżeli my będziemy lojalni, no pyta pan o Hiszpanię i Portugalię. Te kraje muszą mieć na uwadze, jak oni mieli największy problem gospodarczy i finansowy po COVID-zie, to cała Europa pomagała, zrzucając się na wspólne zadłużenie na poziomie Unii Europejskiej. Dzisiaj są gdzie indziej potrzeby i gdzie indziej potrzeba zaangażowania sił i środków, czy w zakresie wojska, czy w zakresie finansowym. Tutaj nie mamy odpowiedzi na to pytanie, czy rząd, pewnie tak, angażuje się w namawianie Unii do stworzenia systemu relokacji, dlatego że my na dłuższą metę po prostu sobie nie poradzimy z tak dużą ludzką. Pani Anna Kluzik-Rostkowska i zaraz jeszcze jeden temat chciałbym, żebyśmy poruszyli związany z tym, ale bardzo proszę. Znaczy tak, jeśli chodzi o budowanie armii europejskiej, to ta historia jest dłuższa niż sama Unia Europejska, żeby się państwo mieli tego świadomość. A to zobaczmy, tylko że w tej chwili stąpamy trwale do ziemi. Jakby pani nie krytykuje, dobrze, tylko to jest nierealne w tej chwili. Dobrze. Znaczy ja myślę, że dzisiaj to jest bardziej realne niż było 5 lat. Ale powstanie 10, za 5 lat, ale nie powstanie 15 za 15 lat temu. Tylko żebyśmy też mieli świadomość tego, bo ostatnio błyskawicznie przez Sejm przeszła ustawa o obronie ojczyzny. Pan prezydent ją podpisał. Ale jest to ustawa, która była przygotowywana w czasach pokoju i tak naprawdę na czasy pokoju. W związku z tym my potrzebujemy teraz bardzo silnej, szybkiej reakcji właśnie na to, po to, żebyśmy tutaj mieli ten sprzęt, dobrze, który jest potrzebny. Dobrze, ale jeśli pani pozwoli, ja zaraz panią dopytam. Ta ustawa zakłada 3% PKB na armię, czyli o połowę więcej niż do tej pory. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, 300 tysięcy żołnierzy, to jest ponad dwa razy więcej niż dziś. Czego więcej trzeba? O obrony przeciwrakietowej, obrony patrioty mają być w tym roku. Panie redaktorze, mamy dwie baterie swoje własne, dwie stoją pożyczone, pod Rzeszowem. Pożyczone. Te, które są pod Rzeszowem, to są dwie baterie, które przyleciały Amerykanie razem przywieźli. Z Amerykanami. Chronią to, co się dzieje w tej bazie. Tak. Potrzebujemy dronów, potrzebujemy śmigłowców, potrzebujemy bardzo wielu rzeczy, i zwiększonej obecności wojsk. Są na liście, która ma się ziścić za 2, 3, 4, 5 lat. To jest absolutnie... Ale pani, to też jest pytanie do was jako takiego... opozycji, czy zgodzicie się na większe wydatki zbrojeniowe, pewnie większe zadłużenie państwa. No przecież zagłosowaliśmy wszyscy za tym, tylko żebyśmy państwo mieli świadomość, że F-35 dotrą za parę lat, Abramsy w przyszłym roku, myśmy bardzo dużo zaliczek już w tej chwili wyłożyli na ten sprzęt, którego jeszcze nie ma. I my nie mamy czasu. Tak naprawdę w dzisiejszej sytuacji to wszystko jest dobrze państwa... założone, tylko na czasy pokoju i taki długi marsz. Liczmy na to, jeśli pani pozwoli, liczmy na to, że rząd przyspieszy niektóre zakupy albo zwiększy kontyngent, a zamiast F-35 może szybciej kupi F-16, ale mam do pana Krzysztofa Bosaka pytanie, które dotyczy działań rządu na takim polskim wewnętrznym podwórku, co będzie dotyczyć każdego z nas.
że on zapowiada derusyfikację polskiej gospodarki, zwie to tarczą antyputinowską. Czyli tak, ma być walka z wysokimi cenami żywności, poprzez na przykład zmniejszanie podatków albo dopłaty dla rolników, ponieważ rosną ceny nawozów, bo surowce, w tym gaz, jest podstawowym kosztem przy wytwarzaniu nawozów, a nawozy to żywność, jak wiadomo, czy wytworzenia żywności są niezbędne i to będą duże podwyżki żywności. Do tego uniezależnienie Polski od surowców z Rosji, czyli kończymy zakupy z Rosji na przykład gazu w tym roku. Od przyszłego roku mamy już korzystać z gazu norweskiego. Czy to jest słuszny kierunek pańskim zdaniem? Ja się zapoznałem z tymi propozycjami, one były w piątek przedstawione przez premiera i w mojej ocenie w aspekcie energetycznym tam nie ma nic nowego. To są rzeczy już realizowane przez państwo polskie albo które koncepcyjnie w sektorze administracyjnym i eksperckim były dyskutowane bardzo dawno, między innymi zwiększenie przepustowości gazoportu, czy budowa drugiego gazoportu lub pływającego terminalu mającego pełnić tą samą rolę. Tak samo połączenia gazowe realizowane przez Gaz-System, no to od 15 lat idą inwestycje w infrastrukturę, żeby nas połączyć z całym zachodnim i południowym systemem energetycznym, żebyśmy nie byli tylko na wschód. Wyjście z rosyjskich dostaw gazu, no to jest kwestia uruchomienia Baltic Pipe, oby się udało. Nie ma tu nic nowego, natomiast dobrze, że premier to zapowiada, no bo jak zapowiada, to jest większa szansa, ale dopłaty dla rolników ten drugi komponent, no to jak ja na to popatrzyłem, to on jest moim zdaniem skonstruowany nie w kontekście rosyjskim, tylko w kontekście PSL-owskim. To znaczy, zaraz zapytamy pana Marszałka Zgorzelskiego. Marszałek sprawdza w tej chwili jeżeli mają być zmiany cen żywności, to rząd powinien operować na rynku produktów rolnych, a robienie horyzontalnych... Ale jak operować na rynku produktów rolnych, rząd powinien... Są różne instrumenty... A co, ceny regulowane, panie pośle? Bez kpiny. Odpowiadam, też bez kpiny. No, są różne instrumenty ingerencji, którymi ministerstwo się posługuje, takie jak zakupy dopłaty, interwencyjne, zakupy tak? interwencyjne i tak dalej, gwarantowane ceny. No, Natomiast, ale może tylko, jeżeli... Jeżeli ceny nawozów... Nie sądziłem, że kiedykolwiek w audycji politycznej będziemy rozmawiać o ceny nawozów, no, ale ceny nawozów to są ceny żywności. Jeżeli one wzrosły 3 lub 4-krotnie... Ale rząd nie zapowiedział dopłat do cen nawozów. Rząd zapowiedział dopłaty do mniejszych gospodarstw. Panie redaktorze, można to jest 500 plus dla rolników i moim zdaniem próba wykoszenia PSL-u ze wsi i dobicia tej partii, bo PiS od dawna ma strategię walki o wieś. Przeszliśmy do krajowej polityki. Pan marszałek... 127 lat PSL było, jest i będzie, a PiS-u najprawdopodobniej już niedługo nie będzie, więc myślę, że tutaj... O, już byli tacy, którzy przepowiadali koniec PiS-u, panie marszałku. Dobrze, ale jeszcze bardziej. Do tej polityki więc, oczywiście, na rynku żywności. Oczywiście wolałbym, żeby te wszystkie programy nazywały się na przykład program propolski, a nie antysowiecki, czy tam rosyjski, czy ruski, bo te programy powinny być dedykowane Polakom bez warstwy takiej propagandowej. Propagandę PiS niech już sobie odpuści wtedy, kiedy trzeba po prostu dbać o polskich konsumentów. Marszałek, jeśli pozwoli pan, panie redaktorze, bo pan zadał mi pytanie jasne. I chciałbym na nie odpowiedzieć, proszę więc bardzo. Odpowiadając na to pytanie, uważam, że dopłaty do hektara są po prostu dopłatami, są po prostu projektem chybionym, ponieważ dlaczego na przykład ma otrzymywać dopłaty do hektara 500 zł ktoś, kto nie sieje nawozów? Więc dopłata 1000 zł do tony, która jest propozycją Polskiego Stronnictwa Ludowego, do tony nawozów, jest propozycją sensowną. I taką propozycję składaliśmy. Ale nie o to chodzi. Druga zaś rzecz dotyczy tego uniezależnienia się od złego źródła energii. I tutaj myślę, że przy tym stole i nie tylko panuje pełna zgoda, że nie ma lepszego uniezależnienia się, jak zainwestowanie właśnie w propolską, w patriotyczną energetykę prosumencką, gdzie każda gmina wybuduje sobie biogazownię, w każdej gminie powstanie wiatrak, powstanie fotowoltaika, która po pierwsze da poczucie bezpieczeństwa tej gminie, powiatowi, województwu i krajowi, bo jest możliwość zbilansowania energetyki odnawialnej w takim stopniu, aby skompensować rezygnację ze złych źródeł energii. Ja odpowiem, dobrze, to teraz przejdziemy jeszcze konkretnie do cen energii, ja tylko nawiążę do tego, co powiedział pan marszałek, bo tutaj kiedyś w studiu był pan minister Marcin Horała i powiedział coś, co jest prawdą po prostu. Nasze sieci energetyczne nie są w stanie przyjąć całej energii, która była wytwarzana w czasie tego boomu na fotowoltaikę, dlatego rząd to ograniczył. Ale powiem jeszcze jedną rzecz tutaj,
Przechodząc do pana Roberta Biedronia, minister klimatu Anna Moskwa zapowiedziała, że do 2027 roku będzie obowiązywać tak zwane taryfowanie cen energii dla gospodarstw domowych. Jednym słowem, rząd będzie musiał wyrażać zgodę na próby podwyższenia cen dla gospodarstw indywidualnych, dla szkół i szpitali, czyli będzie większa kontrola nad podwyżkami, które i tak są dość duże, ale rząd będzie próbował je ograniczyć. Bardzo proszę, pan Robert Biedron. No, kierunek bardzo dobry, tylko tutaj we w tych wszystkich politykach, które omawialiśmy, potrzebna jest współpraca z Unią Europejską. Dzisiaj nie da się robić tego typu pomysłów w oderwaniu od Unii Europejskiej. Ale wie pan co, to ja panu powiem, Francuzi mówią, że pozbędą się rosyjskich surowców w 2027 roku. Tylko jest dzisiaj już projekt autonomii energetycznej Unii Europejskiej. Rozmawia się na ten temat w Unii Europejskiej. Polska, przypomnę, przez lata była maruderem, jeśli chodzi o tego typu współpracę. Przepraszam, Donald Tusk proponował swego czasu, nawet pan Marszałek Zgorzelski pamięta, politykę energetyczną tak, wspólną. Tak, i zarzucił niestety, jak tylko został przewodniczącym Rady Europejskiej, natychmiast zarzucił i do naftoportu w Gdańsku nadal niestety docierają paliwa z Rosji i finansujemy ten zbrodniczy reżim Putina. Żeby zaprzestać z finansowaniem tego reżimu, musimy uniezależniać się jako Unia Europejska i współpracować w ramach Unii Europejskiej. Dzisiaj widać to jak na dłoni i dlatego Polska tutaj powinna współpracować. I my jako Lewica przedstawiliśmy taki trójpak rozwiązań. Po pierwsze, te dopłaty, o których pan mówił i próba rekompensat dla ludzi, którzy płacą coraz wyższe rachunki za gaz, za prąd, za energię. I tutaj musi powstać europejski projekt, który będzie to rekompensował, czyli taki projekt solidarnościowy. Po drugie, dopłaty dla Polski za to, że ci uchodźcy zostają u nas. Polska nie jest w stanie budżetowo udźwignąć tego ciężaru, jeżeli będzie to wyglądało tak jak dzisiaj. A proszę powiedzieć, czy do pana docierają takie informacje, że rząd polski stara się uzyskać takie pieniądze? Nie, niestety nie. Nie docierają. To znaczy, polski rząd powinien tutaj wyjść z jakąś inicjatywą. Tej inicjatywy nie ma. Jest pomoc unijna, doraźna, na dzisiaj wsparcie takie doraźne dla Ukrainy. Dla Ukrainy. Jest jakieś wsparcie głównie ze strony organizacji pozarządowych dla tych uchodźców, którzy tutaj dzisiaj przyjeżdżają, ale powinien powstać europejski mechanizm gościnności, jak my to nazywamy. Nasza grupa w Parlamencie Europejskim też za tym lobbuje, żeby solidarnie dzielić się tymi kosztami. Po prostu. My proponujemy 500 euro, nie dla bezpośrednio dla każdego Ukraińca czy Ukrainki, ale 500 euro wsparcia na głowę dla rządu, tak jak czyli polskie Turcja państwo otrzymywała, powinno otrzymywać pieniądze. Był kryzys na Morzu Śródziemnym. Tak, prezydent Erdogan wykorzystał ten kryzys imigracyjny, dostawał, jeśli dobrze pamiętam, wynegocjował 6 miliardów euro ze strony Unii Europejskiej. Pani Paulina Henik-Kloska. I my oczywiście takich środków też potrzebujemy, ale generalnie komentując tarczę antyputinowską, mogę powiedzieć z przykrością, że tam nie ma wielu rozwiązań antyrosyjskich, których potrzebujemy pilnie. Na przykład? Zacznijmy od tego, że nie ma tam pomysłu, jak odblokować dla Polski środki unijne, których dzisiaj bardzo potrzebujemy, by nie tylko zatrzymywać zadłużenie kraju, ale również by, że tak powiem, rozwiązywać te wszystkie problemy, na przykład z zastopowaną transformacją energetyczną. Ale nie ma tam również propozycji wsparcia dla firm, które dzisiaj muszą zmieniać kierunek handlu z rosyjskiego na zachodni. Nie ma propozycji i żadnych zachęt do firm, które będą wycofywały swój biznes z Rosji, by osadziły się w Polsce i tworzyły tu na przykład dla uchodźców nowe miejsca pracy. Nie ma w ogóle wspomnienia o tym, że będzie jakieś dodatkowe dofinansowanie dla naszych szkół i szpitali, które będą musiały obsłużyć całą rzeszę uchodźców i przyjąć, że tak powiem, czy u lekarza, czy w szkole, dodatkowo ileś osób, ileś dzieci. Nie ma w ogóle, natomiast jeżeli chodzi o te kwestie energetyczne, no to są jakieś stare, odgrzewane kotlety, które nikt nie kwestionuje i które w zasadzie się dzieją, no bo o rozbudowie gazoportu mówimy dawno, a nie ma w ogóle wyjścia do przodu, czym chcemy zamienić gaz i który miał być, przypomnę, w transformacji
transformacji energetycznej w Polsce paliwem przejściowym i miały na gaz przechodzić... na dekadę. Przechodzić... Jeszcze na jeden wątek bym chciał. Tych problemów ja przypomnę. Wiatr i słońce. Nie trzeba ani importować, pani poseł, dobrze. Jeszcze jedną rzecz, jeśli pani pozwoli. Mam szczególne pytanie. Pani poseł, ważna rzecz, mam pytanie do pana Krzysztofa Bosaka, bo Konfederacja zorganizowała taką serię konferencji, które dotyczą polityki rządu wobec uchodźców z Ukrainy. I mam tutaj kilka cytatów z pana partyjnego towarzysza Grzegorza Brauna. Kolegium, może lepiej niż towarzysza. Dobrze, kolegi. Jeśli jedni są uprzywilejowani, towarzysz bardzo pasuje. Jeśli jedni są uprzywilejowani, to inni są dyskryminowani. Ci uprzywilejowani to Ukraińcy, dyskryminowani. Panie marszałku, pozwoli pan. To nie jest już pomoc uchodźcom wojennym, tylko masowe przesiedlenie ludności. Chodzi o Ukraińców w Polsce. Reeksport uchodźców wojennych dostają warunki lepsze niż w innych krajach. Transformacja Rzeczpospolitej w jakiś inny kraj. Kraj, w którym już wkrótce możemy nie kontrolować sytuacji. Może mi pan wytłumaczyć, jaka jest w tej chwili linia polityczna Konfederacji wobec tych ludzi, którzy przyjechali tutaj jako uchodźcy wojenni? Pomagać, natomiast nie rozpędzać się z nadgorliwością. Jeżeli pakiet socjalny i włączenia w polskie systemy stworzone dla polskich obywateli będzie najhojniejszy w Unii Europejskiej i znowelizujemy ustawę o pomocy uchodźcom w ten sposób, jak rząd zapowiedział, czyli usuwając słowo bezpośrednio. Chodzi panu o to, że nie tylko ci, którzy bezpośrednio z Ukrainy wjechali do Polski, ale też przez inne kraje. Waszym zdaniem ruszą Ukraińcy z całego południa Europy, tak? Znaczy, no jeżeli przelicy cytujemy wszystkie inne państwa Unii Europejskiej w zakresie wsparcia i możliwości czerpania tego wsparcia od państwa polskiego. No to jest naturalne, Ukrainy, że to może nastąpić. Co powinni Ukraińcy dostać, pana zdaniem? Bo wy to nazywacie przywilejami, tak nad głową, to co oni dostają. Środki czystości, pożywienie, opiekę lekarską. Natomiast to wszystko powinno być tak, jak jest istota uchodźstwa, czyli na zasadzie pewnej tymczasowości, z jasnym wysyłaniem sygnału, że Polsce zależy na tym, żeby kiedy konflikt się zakończy, wspierać odbudowę państwa ukraińskiego i tych, którzy są uchodźcami, żeby mogli wrócić do swoich domów. Jedno pytanie. Drodzy Państwo, jedno zdanie. Pani poseł, czy mogę zadać pytanie? Ale to jest dawanie im forum do tego, żeby to pachniało brunatnie, panie redaktorze. Da mi pan zadać pytanie. Oczywiście, tylko... Wierzy pan do pana Krzysztofa Bosaka, wierzy pan w Boga, więc nie daj Bóg, żeby Putin zaatakował Polskę. Zakładam, że wtedy pan swoją żonę razem ze swoim synem Arturem Maksymilianem odeślę na zachód i chciałbym pana zapytać, czy oczekiwałby pan, żeby... Panie redaktorze, to jest konkretna sytuacja. Dobrze, moja fantazja, oby. Czy oczekiwałby pan, żeby we Francji, w Skandynawii czy w Niemczech dostały taką pomoc, jak mają tam matki z dziećmi, czy nie? Bo wy przywilejami nazywacie darmowe bilety komunikacji, przejazd autostradą. To są przywileje, pana zdanie? No jeżeli ktoś jest na przykład migrantem ukraińskim, który żyje w Polsce 10 lat i w tej chwili na podstawie paszportu ma mieć różne rzeczy za darmo, a nie na podstawie tego, że jest uchodźcą, rejestruje się jako uchodźca i przekroczył ostatnią granicę, to jest kompletnie nielogiczne. Minister Czarnek zapowiedział, że studia odpłatne dla Polaków kosztujące 20 tysięcy za semestr medyczne będą za darmo. Jeśli pan pozwoli, zapytam o tą pana żonę z panem dzieckiem. Program nie jest mojej żonie i dziecku, pan redaktor. Ale chcę, żeby pojechał do nocy na dworzec, żeby przyjeżdżają. Diskutujmy o tym, panie pośle. Ja naprawdę zachęcam pana posła. Jeden wieczór w programach nie dawać forum do podgrzewania antyukraińskiej atmosfery. Panie pośle, z Konfederacją jest formacją w parlamencie. I nie uczestniczyliście w ich konferencji, słusznie, to po co dawać im forum do dyskusji? Panie pośle, ja pana naprawdę zachęcam, żeby pan jedną nockę spędził na dworcu w Warszawie Zachodniej, w Poznaniu albo w Przemyślu i ale zobaczył się z tym, tych że pomoc tam ludzi, powinna być zorganizowana lepiej. Ale ja, jeśli mogę, ale ja co innego chcę panu powiedzieć. I spotkał tych ludzi, którzy wysiadają jedynie ze strachem i łzami w oczach z jedną reklamówką. Ja uchodźców spotkałem, zanim wsiadłem do auta i tu przyjechałem. Ale proszę mi wierzyć. No właśnie, mam wrażenie, tym, że pan nie ma zielonego pojęcia, z czym pani poseł, część pan, ludzi przyjeżdża. Pan marszałek Jedyne, Gorzelski. Co mają, to strach naprawdę, i bezradność. Pani poseł, kwestia naprawdę Gorzelski. Nie jest w tym, żeby jedna osoba w tym studiu drugiej kazała spędzać nockę tu lub tam, tylko kwestia jest w tym, że brak nadal systemowego rozwiązania zaopiekowania się uchodźcami. To jest pierwsza rzecz. I chociaż jestem bardzo przeciwny temu, że PiS administrację rozbudował, to nie miałbym nic przeciwko, gdyby powstał
Urząd do Spraw Integracji. Integracji, tak bym to nawet nazwał, dlatego że z punktu widzenia kodu kulturowego, to nasi bracia Ukraińcy są najbardziej bliscy, bo są i chrześcijanami, i Słowianami. I jeżeli chcieliby zostać w Polsce, to nie powinni być traktowani na zasadzie pampersa i powiedzmy... Panie marszałku. No, panie marszałku. Ale tak było przed chwilą powiedziane tutaj przez pana posła. Pan poseł tak nie powiedział. Tylko powinni być zaopiekowani. Ja nie trywializowałem. Ja po prostu wiem, jak to po prostu coraz bardziej w przestrzeni publicznej, podgrzewanej przez niektóre środowiska polityczne, wybrzmiewa. Dzisiaj są dwa wektory aktywności, jeśli chodzi o zorganizowanie opieki nad Ukraińcami. Pierwszy wewnętrzny i tutaj rola samorządów jest nieoceniona i bez samorządów to się nie uda. I drugi zewnętrzny, bo tyle, ile otrzymała Turcja, powinna otrzymać także Polska. Pani Anna Kozikowska, żeby zorganizować to w kraju Pani poseł, Anna Kozikowska, uważam, że pan Krzysztof Bosak przyjmuje błędne założenie, że wszyscy, którzy pojawili się w Polsce, to tak naprawdę zawsze było ich marzeniem tutaj zostać i korzystać z różnych... No jeśli... Pan mówi, że trzeba będzie jakby z góry założyć, że oni jak się skończy wojna będą musieli wrócić. Ja uważam, że zdecydowana większość tych osób, które dzisiaj musiały wyjechać, bo też żebyście państwo mieli świadomość tego, że jest pewien uniwersalizm wojny. Ta wojna w Ukrainie jest dokładnie taką samą wojną jak ta, która się toczy w Syrii. Cierpienie jest dokładnie takie samo. Miałam okazję oglądać bardzo wiele obozów uchodźców z różnych wojen, zawsze wygląda to tak samo. I w związku z tym my tak naprawdę wiemy, czego potrzebują ludzie, którzy uciekają ze swoich bombardowanych miast. Jakby jest czymś... Proszę, pani poseł, to jest pytanie, czy samotne kobiety z dziećmi, które mąż jest na wojnie i zburzono im dom, czy jak dostaną w Polsce przyjazd autostradą, czy jest to wielki przywilej? No to ja o to pytam. Tak? To jest czymś absolutnie oczywistym. Powiem więcej. Jestem przekonana, że większość tych osób, które dzisiaj przymusowo znalazły się w Polsce, bo to nie są osoby, które chciały tutaj przyjechać. To są osoby, które... Robert Biedroń, ostatnie zdanie. Po prostu jesteśmy im to winni. W kraju Solidarności słowo Solidarność musi wybrzmieć bardzo mocno. I dzisiaj ta Solidarność musi być z Ukraińcami i Ukrainkami, ale musimy także zrozumieć, że tego typu sytuacje będą podgrzewały antyukraińską atmosferę. Dlatego rząd stoi przed bardzo trudnym zadaniem dostarczania także pewnych usług, pewnego standardu, który do tej pory obowiązywał dla Polek i Polaków. I dlatego ważna solidarność unijna w tej sprawie. Robert Biedroń, Lewica, Piotr Zgorzelski, PSL, Krzysztof Bosak, Konfederacja, Joanna Kluska, Platforma Obywatelska, Paulina Henik-Kloska, Polska 2050, Szymona Hołowni. Byli moimi państwa gośćmi. Dziękuję bardzo. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radio Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radio Z.